Cześć! Z tej strony, ja Anna serwa, trenerka zdrowia. Nie wiem, czy znacie tego mema yy, o usypianiu dzieci, kiedy usypiasz, 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 dziecko w różnych pozycjach, ma zamknięte oczy, a potem odkładasz, i oczywiście oczy już są otwarte. U nas tak to właśnie dzisiaj wygląda, ale że miałam już od jakiegoś czasu w planie nagrać dla Was temat trochę właśnie o naszych korzeniach, o naszych początkach to po prostu nagrywamy go dzisiaj z Nelą we dwójkę ten odcinek. Także zapraszam na rozmowę o tym, czy dzieci i jeśli tak, to dlaczego rodzą się w ketozie? Osoby, które interesują się tematem diet ketogenicznych już od jakiegoś czasu, na pewno gdzieś czytały czy słyszały, że mówi się, że rodzimy się w stanie ketozy, dlatego ketoza nie może być niczym złym, skoro jest to tak naturalny stan dla naszego organizmu. I powiem Wam szczerze, że jak byłam w ciąży, to postanowiłam sobie, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to chciałabym to sprawdzić na moim własnym dziecku, czy rzeczywiście ono w ketozie będzie. Zakładając też, że będę Nelę karmić piersią tylko i wyłącznie, i na szczęście to nam się udało. I rzeczywiście takie badanie sobie zrobiłyśmy w szpitalu. Oczywiście ja Neli nie kułam i nie robiłam tego sama, ale po 48 godzinach u dzieciaczków się pobiera krew. Z piętki na takie badania, bodajże przesiewowe. I właśnie podczas tych badań udało mi się poprosić położne, i po prostu kropelkę krwi Nela użyczyła do celów naukowych. Nie było tak źle, Nelka. Nie przesadzaj. I rzeczywiście sobie tą krew pobrałyśmy, i okazało się, że u Neli zaraz po karmieniu ciała ketonowe były na poziomie 0,4, jak zresztą możecie zobaczyć. I rzeczywiście, jakby okazuje się, że nie tylko rodzimy się z ciałami ketonowymi, ale też z nimi pozostajemy, szczególnie, tego nie sprawdziłam, ale tak jak podają źródła, jeżeli dziecko jest karmione piersią, ponieważ w mleku matki, już najbardziej w siarze, czyli w tym pierwszym mleku, jest bardzo dużo właśnie tłuszczu, tego tak potrzebnego w pierwszych, Godzinach, dniach życia dziecka, niemowlęcia i rzeczywiście ten stan ketozy się utrzymuje. Poza tym jest to też taki okres, kiedy dziecko, jeżeli nie jest karmione nawet przez parę godzin, to bardzo szybko wchodzi w stan ketozy. Czyli tak jak dla nas, dla człowieka dorosłego, post indukuje ketozę, ale jest to post na przykład dwudniowy, to mniej więcej u noworodka. Dwie godziny jakby wprowadzają je w tak samo mocny stan ketozy. Także tutaj ta zależność no, jest zupełnie odwrócona, ale Nela była nakarmiona, była karmiona regularnie. Teraz po prawie dwóch miesiącach udaje nam się czasem mieć większe przerwy niż dwie godziny w karmieniu, natomiast wtedy było to no, na żądanie, naprawdę często i rzeczywiście więc była najedzona i w tym stanie ketozy pozostawała. Pewnie pojawią się pytania o moje żywienie. Ja nie byłam stricte na diecie ketogenicznej będąc w ciąży. O tym już nagrywałam filmy. Byłam na diecie niskowęglowodanowej i nieraz wchodziłam w stan ketozy, bo mierzyłam sobie ciała ketonowe, szczególnie w ostatniej jakby części tej ciąży, w trzecim trymestrze, kiedy nie miałam dłości i czułam się dużo lepiej i po prostu czułam, że tych węglowodanów potrzebuję po prostu mniej. Natomiast w szpitalu też nie byłam w ketozie. Raczej jadłam swoje jedzenie w większości bezglutenowe i bardziej takie ketogeniczne też mi tutaj przynoszono do szpitala. Zresztą byłyśmy w szpitalu na szczęście tylko te 48 godzin, więc, więc nie był to długi okres czasu. Także to nie jest tak, że ja byłam po prostu na keto, miałam wysoki poziom ciał ketonowych i dlatego moje dziecko też miało ciała ketonowe we krwi. To nie ten przypadek. Myślę, że każdy noworodek, niezależnie od żywienia matki, Właśnie w tym stanie ketozy rodzi, bo jest to właśnie naturalny stan. Dzieci rodzą się elastyczne, rodzą się elastyczne metabolicznie i potrafią po prostu korzystać z obydwu źródeł paliwa, bo to jest najbardziej naturalne dla naszego organizmu. I to też pokazuje, że my również do tego stanu warto, żebyśmy dążyli. Bo zobaczcie, dziecko już jakby z czasem, kiedy dostaje od matki pokarm, ten pokarm też jest różnorodny i on. Jak pokazują opracowania w tym mleku, jak zaczyna, mówię tutaj o mleku od matki, tak? jeżeli kobieta karmi piersią, to na początku w pokarmie jest większa ilość węglowodanów procentowo, natomiast później jest więcej tłuszczu, dlatego też warto właśnie, jeżeli matka karmi dziecko, to karmić je tak do pełna, że tak powiem z jednej piersi, a później z drugiej niż po trochę, i to też właśnie pod kątem dzieci świadczy o tym, że one dostają węglowodany, dostają tłuszcze i z jednego i z drugiego paliwa czerpią energię, bo to jest dla nich najbardziej optymalne. I uważam, że tutaj właśnie ewolucja pokazuje nam i uczy nas tego, że my też powinniśmy być elastyczni, powinniśmy do tego dążyć, no a nieraz w środowiskach ketogenicznych, no właśnie, bo zaczynamy się zupełnie bać węglowodanów. E, jeść tylko tłuszcze, unikać jak ognia tych węgli, które są szkodliwe? Owszem, żeby wejść z ketozy jako osoba dorosła, e, potrzebujemy e, mocno ograniczyć węglowodany. No tak, prawda? Nara się ze mną zgadza, najwyraźniej. E, natomiast już później te węglowodany powinniśmy zwiększać do swojego w danym momencie optymalnego poziomu e, i właśnie dążyć do tego, żeby nie móc ich jeść coraz mniej. A coraz więcej i korzystać z obydwu źródeł paliwa. Także myślę, że to jest fajna lekcja, którą dostajemy od ewolucji, od tego, jak to wygląda w przyrodzie i jak to wśród nas wygląda, jeżeli chodzi o po prostu o człowieka i jego rozwój. No dobrze, to chyba tyle od nas. Jeżeli by coś konkretnego, jeżeli chodzi o nasz tutaj rozwój, Was interesowało, to dajcie znać. Nie jest to kanał parentingowy, więc nie będziemy za dużo wydwójkę. No właśnie, minęło jakieś pół godziny i Nela potrzebuje gdzieś piąty obiad. Także moi drodzy, my już kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. I tak jak mówiłam, jeżeli coś Was interesuje, je, dajcie znać. To może wrócimy kiedyś we dwójkę z jakimś ciekawym tematem albo vlogiem. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!